się nie poczuwa do rozpoczęcia? Chłopaki! No, 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 Dzień dobry, no, no. Ja nazywam się Terem Lisza, jest ze mną dzisiaj mistrzem. Mogę zacząć od Hogoblina, no ale już dzień dobry. Oraz, jak już mistrz wspomniał, Hobgoblin. Spoiler. Jest to bitwa z Napoleonem. Bitwa 4 na 4. Duża bitwa. Mistrzu. Dobrze, to ja powiem, tak, ja powiem, tak. Gdzie kto jest. Moja kamera znajduje się teraz na Tramiliści, który wziął sobie Francję i wziął wiadomo co. Naprzeciwko niego jest Hobgoblin, to jest mecz, na którym się skupimy, ponieważ Commander, który jest tutaj, o, obok Tramiliści, bardzo pochwalił Tramiliści, że zajebiście zagrał. Naprzeciwko Commandera natomiast jest Grober, albo chyba tak, Grober. W sensie, że wiem, że on, ale nie wiem, czy tak to się dokładnie pisze. W każdym razie, dalej. Obok Commandera jest cesarz Kluk. Naprzeciwko cesarza Kluka jest niejaki Miskor. Obok Miskora jest jakiś nób mistrzu. Naprzeciwko bardzo dobrego gracza Husara Piotra. Także tutaj na pojedynku tych dwóch głupich graczy nie będziemy się skupiać, tylko pójdziemy sobie na mecz tutaj. O! Proszę bardzo. Terra Militia kontra Hobgoblin. Więc proszę, mówcie mi tu, jakie mieliście plany. Ja ogólnie planowałem wykorzystać tutaj słupki przeciwko jego kawalerii. No, tutaj widzę dobre strategiczne miejsce na rozstawienie słupków. Tymczasem ktoś bardzo strategicznie zajął domek. Którego akurat wyszedłem. Nie możesz powiedzieć, czy nie. Rzucałeś słupki, ale wyrwałeś salwę. Czterech widzę zginęło. Trochę tutaj też. Chodzisz przed słupki i... Nie masz jeszcze zasięgu. Nie. Akurat tutaj próbowałem. No i mnie złapał akurat. Tutaj? No, Hobgoblin ma ogromną przewagę w lekkiej piechocie. Gdyby jeszcze tamtych strzelców tam z daleka podesłał. Ale widzę, że i tak strzelają. Oj, tutaj widzę praktycznie zerowe straty. Bo przez ukształtowanie terenu musi być jakaś minimalna górka, która ładnie te Tak, była kule akurat wyłapała. tutaj. Słyszę jakieś szarże tutaj, o. Nie no, starałem się tutaj wyciągnąć kawalerię Hobgoblina na to, żeby zaszarżowała na mnie i wpadła na słupki. Jak również sam starałem się złapać lekką piechotę. Bardzo dobrym skutkiem, jak wkrótce zobaczycie. No i ogólnie skupiałem się bardziej na lewej flance mojej. Prawą zostawiając tak odłogiem. No z prawej tam strony coś mogłeś kombinować tą lekką. I pojedynek 2 na 1 na Strzelców Śląskich też byłby dobrym wyborem. Natomiast rozstawienie słupków w lesie niezbyt mądre. No, Ale to szczerze moja mówiąc, osobista później się na ocena. nic to przydało. Jak to mówią, Przyznam. nie wozi się drewno do lasu? No. Jak się później okazało, nie było to aż tak przydatne. Ale tutaj właśnie zauważyłem, że Hobgoblin no, mocno Kurewsko. wyciągnął swoją lekką do przodu, więc nie Nasz mogłem tego nie kanał nie wykorzystać. jest ten z jakiś tam baby friendly czy coś w stylu, także można kląć ile się chce. Znaczy wiesz, po prostu aggressive content i plus 18. Bardzo Jest ona szarża, tutaj
Hobgoblin, no nie ubezpieczyłeś swojej lekkiej, widzę, wystarczająco. To jest mój mankament. Wysunąłeś lekką, a nie wysunąłeś osłony lekkiej i tutaj właśnie widzę Teremisia. Ładnie to wykorzysta, teraz cofa swoją kawalerię, aczkolwiek maszerując. I sam dostaje troszeczkę w plecy szarży lansierami. A czy będzie wciągnięcie przez słupki? Zobaczmy, jest! Poszły słupki. Oj, teraz kolejna. Tup, 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 tup. Dużo słupków przewaliłeś. Dwa się ostały. Tu jeden. Tu dwa, tu trzy. Tak, te prawe słupki mocno oberwały. O, jedne słupki, a dwie kawalerie na nie poszły. Więc już w ogóle, jeśli cokolwiek się nadzieje na słupki, to już jest bardzo dużo. No i tutaj jest akurat kolejna szarża. Pac. Tak i I pac. dzięki tej dziwnej zależności, że przed gwardią pierwszą, bo były rozstawione słupki, to i moja kawaleria niezbyt mocno obrywała. Dobrze, to teraz o, z wiadomości Hobgoblin strzela w ścianę. Nie Teremisie mu tylko ja. wtoruje. No nie tylko on, nie tylko on. Akurat moja stara też waliła w ścianę przez jakiś czas. Like a pro. O, tutaj widzę właśnie Inoder News. Szarża dżematów na stanowiska Tak. komandera. Grober miał 6 dżematów, tam widzę 3 z tamtej strony, tu kolejnych 3. Właśnie atakują, dosyć niemrawo, szarże kawalerii, Nemezis dżematów. U was na razie statycznie. Największym tutaj przegranym jest ta ściana. O, teraz widzę szarże Hugoblina. To wniesie sobie zasłupki i czy będzie? Znowu dasz się nabrać? No, 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 trochę ci Voltigerowie oberwali, ale zdecydowanie nie worth it. 10 około straciłeś na samych słupkach. A może tych Voltigerów przepędzisz, ale... Prawdę powiedziawszy, ja tych słupków w ogóle nie widziałem. To trochę tłumaczy. No i z tej strony Hobgoblin, przepraszam, Tremisie atakowałeś. A no, piechoty szwajcarskie tutaj masz, a stare gwardie. No na razie zabiły tylko trochę żuków. Nie wiem, co tam na skałach może siedzieć. Żelaza. Może jakaś mucha przylatywała. Natomiast są tutaj gwardia piesza. Właśnie, nasi ludzie uciekają, panie. No nie może być. Tak, tutaj właśnie widzimy. Stała się rzecz po prostu nie do pomyślenia na mojej flance. Husar Piotr jakimś cudem przegrał, nie wiem jakim nawet. Nawet nie wiem jakim, mam cały czas jeszcze całe mnóstwo piechoty. Ale wam tutaj powiem, że także. No. Husar Piotr wyszedł po tym, jak zjechałem całą flankę mu tutaj. Tu miał 4 legiony polskie. Zniszczyłem mu je dosłownie w kilka sekund. I postanowił sobie wyjść. Ale powiem, że chyba to nawet lepiej wyszło, bo uważam, że gdyby Husar Piotr akurat po tym, co on wyprawiał na tej flance, że ja mu w kilka sekund dosłownie zniszczyłem te legiony polskie, to myślę, że komputer zabił mi więcej niż jakby on by mi zabił. Bo komputer przynajmniej coś Tak, robił. tutaj jest akurat moja szarża Tak, próbująca już właśnie dopaść jestem na waszej generała. flance. Gdzieś ty generała próbował dopaść, jak on jest daleko, a ty się wbijasz przez słupki. Usunąłeś Nie, te w lesie słupki nie po ma lewej. słupków. Właśnie tam akurat słupków nie było, więc. Gdzie, co, gdzie to? Jaka szarża? O czym mowa? Z lasu.
A, jestem do tyłu. B. A tu coś. Dobra, a czy u was przypadkiem ta kawaleria zaszarżowała już? Czy dopiero leci? Tak, już skończyła, już została rozbita. Ha, nie, no to, że ja mam maksymalną grafikę 4x4 plus odpalone nagrywanie, to oznacza, że jestem troszeczkę do tyłu z czasem bitwy. Ponieważ u mnie ta szarża dopiero teraz dobiegła. Aczkolwiek mocno schodowała, zabijając tylko dwóch. W Nie każdym no, razie u mnie ogólnie. na flance, tam gdzie ta była ta wielka bitwa na lewej stronie, to Hobgoblin wygrał. Tak. Została jedna piechota szwajcarska, jedna kawaleria, która na razie stoi, nic nie robi. No, tutaj już zaczynał mnie uciekać. Wraz z piechotą. No i dosyłam Okej. tą sławetną starą gwardię, która pozabijała kilka żuków. Ciekawy, jaki ma stan amunicji. Miała jeszcze z 2/3 amunicji. Zanim się skapnęła, że waliła w ścianę. Może No i chyba tutaj znowu akurat grać na najniższej Hobgoblin grafice. złapał moją lekką, kiedy była odsunięta na prawej. Próbowałem kontynuować na Commandera, ale przez słupki oczywiście. I Commander tutaj też sobie całkiem skutecznie radzi z Kroberem, tak jak to było do przewidzenia. No i po tym jak Miskor też zrobił tutaj wielką masakrę Klukowi, zrobił się lag i Kluk wypadł. A Husar Piotr po prostu wyszedł, bo nie było żadnego laga. Po prostu tak pyk i sobie poszedł. Dlaczego? To tego się nie dowiedzieliśmy. No i tutaj teraz widziałem, że będę musiał kombinować. No widzę, tutaj stara gwardia podeszła. To ta od much? Chyba tak. Ta Tak, od much i żuków. dokładnie. No, zobaczmy. Gwardia piesza. Muszkieterzy, muszkieterzy. Weźcie pod uwagę to, że ja jestem z tyłu, albo zapozujcie sobie na pół minuty. Okej. O, tu widzę jakąś kawalerię bardzo daleko z tyłu. Przyjrzyjmy się niej, jak ona wygląda. No, zobaczmy. Czarne czapki ma z białym cośkiem u góry. O. Bardzo ładna czapka. A niektórzy mają odwrotnie. Białe na dole, a czarne u góry. O. Żuje gumę albo co? Swędzi w nosie. Krusza. Nie no, tutaj Patrzcie akurat tutaj, o. już zaczynam szarżować na oddziały gwardii pieszej, żeby zwrócić się do czworoboku. A i od razu Mnie tam wrócę nie tą ma, mnie ustawą. tam nie ma. O, teraz widzę jakąś szarżę właśnie, tak, stara gwardia też podchodzi. Kawaleria obrywa, zatrzymuje się. Kontynuuje szarżę. Nie wiem, czy to biegnie. Biegnie. Patrz, jest czworobok. Stara gwardia podchodzi, bezczynna, nie ma A się tutaj zasięgu. miałem dwa cele. Prowokować czworobok i załatwić tą starą. Co ja teraz mówię? Załatwić tą lekką piechotę. No, pierwszy czworobok ci się udało. O, dostałeś expa. Lekka też poszła. No, ale pchasz się teraz. Piechotą szwajcarską 78 na dwóch muszkieterów. Oho, nadchodzą posiłki. Dobrze, tu już te słupki są wyszczerbione. Bo inaczej Hobgoblin by się znowu nadział. No. Ale trochę się nadziejesz. O, papasz. Pyk, pyk. O, tylko jeden. Tutaj już normalnie garstką ludzi otworzyłem czworobok przed kawalerią. Ziup.
policji. No, Hobgoblin, mógłbyś tam wolterzyżerów przeżywać. No Tutaj i szarżuję stara w nich. gwardia pięknie sobie poradziła. Tylko 7 straty, bardzo dobrze. Tutaj widzę, ci poszło. Kolejna jednostka muszkieterów jest w niezłych tarapatach. Nie no, dostałem tą kolejną No, jednostkę widzę. szaserów. Właśnie kolejna dopiero jedzie. Ale ty tutaj tak chamsko się obróciłeś tą kawalerią, że tutaj szalejąca kawaleria mistrza, która sobie zabija całkowicie niewinnie uciekających ludzi, bo to nieładnie tak uciekać. Tutaj zobaczmy, cała kupa. I nie mogłem mi sobie zaatakować, bo tutaj ty stałeś i mogłeś mnie ostrzelać. O, tymczasem kolejna piechota uciekła. Stara gwardia robi po prostu no, to, co robi najlepiej, czyli rozdaje w pierdol. No i tutaj po raz kolejny próbuję złapać generała Hobgoblina. No mówię, że kurde, do przodu jesteś się za bardzo, spoilerzy. Teraz dopiero lecisz. Jeszcze sobie zapauzuj. Powiedz, kiedy lecą do lasu. No Tego lasku małego. wlecieli do lasu, a Hobgoblin ucieka. No. Ale w złą stronę ucieka. A, to są Dlaczego? słupki. Nie no, ja zauważyłem wtedy te słupki i po prostu zrezygnowałem z tego pościgu. No i chyba gdzieś teraz zacznie się atak na twoją kawalerię. Tak, chuj ci w dupę. Jeszcze wyjaśniliśmy, że chuj terże w dupę, ponieważ ja tutaj sobie właśnie pokojowo wybijam dezerterów, nikomu nie wadząc, gdzie mogłem ci zajebać generała, ale tego nie robiłem. A ty mnie chamsko ubiłeś. No i właśnie sobie lecisz. Podczas gdy ja sobie po prostu chciałem pozbierać kwiatki. Zobaczmy na ten niehonorowy atak. Bardzo niehonorowy. Wstyd. Nie tak cię wychowałem. Nie no, i tutaj Hobgoblin akurat robił dość duży błąd, podchodząc lekko. Dobra, dobra, ty tutaj zabijasz teraz mojego Ta generała. lekka już nie miała amunicji, dlatego poszła do przodu. A dobrze, podchodzi też gwardia, piesza troszeczkę powoli. Muszkieterzy tutaj, to są jednostki komandera. A tu są moje Ale jednostki, generała to są ci nie jednostki zabiłem. Miskora. No nie zabiłeś, bo uciekł na szczęście. No ale tutaj już w gwardię pieszą to nie chciałeś. Nie, już tak nie za bardzo. Trochę ci w pupę wystrzeliłem. Bardziej interesowała mnie ta kawaleria, którą chciałeś tam podesłać. Co, no ja se zabijam tu dezerterów. Tu 40 dezerterów jest. Wiesz ile to fragów? Nie wiem. Chciałem ich sobie zabić, bo moi wyczerpani. A ty tu podjeżdżasz na hama i ich zabijasz. No i tutaj Hobgoblin szarżuje. No, mogę ci Bo tą też starą gwardię amunicji nie miał. zaatakować, kiedy ty walczyłeś tutaj z Hobgoblinem, a nie. W ogóle masz złą stronę, gwardię pieszą obróconą. Znaczy starą gwardię. No. Ci z tyłu stoją na takiej górce, fajnie, i to wygląda jakby stali do zdjęcia klasowego. Stryk. Stryk. Przyjrzyjmy się trochę lasem zasłania. Poza tym Ale widzimy ta tutaj stara jakieś gwardia z gwardie tyłu to piesze, kompletnie 20. to jest 20 honor ucieka. dla przeciwnika. Tyłkiem odwrócona. No to właśnie o tym mówiłem. To ci, co mają zdjęcie klasowe. No i tutaj po raz trzeci próbuję dopaść generała Hobgoblina. O, tak kto do kogo strzela, to ja nie wiem. To jakaś kawaleria, nie wiem, zaraz stara gwardia. I Czy to chyba stara gwardia ta. Miskora była, a to wszystko komandera Chyba jest. tym razem udaje mi się go złapać. Nie. Jeszcze ucieknie. Chłe, 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 chłe.
Nie, teraz to zdążyłem, udało mi się go złapać. Nie, bo ja jeszcze tego komandera z bitwy wyrzucę. Generała. Dobrze, przypomnijmy, na razie zginął cesarz Kluk i husar Piotr. Ha. Ale widzę, że tam prowizorycznie tymi muszkieterami to czworobok zrobiłeś w tym lesie. Tak. No ale przecież byłeś chroniony przez słupki. Czyż nie? Nie. Nie? No ja widzę, że tak. O, piękny będzie. Ej, rozczarowałeś się. Takie miałem fajne zdjęcie. A teraz mogę zrobić cyk. A, bo oni już uciekają. Tutaj jeszcze stara gwardia ich dobija. No i ogólnie teraz to wyglądało tak, że zostały nam niewielkie siły. Ale pasek pokazuje waszą przewagę. Nie wiedząc czemu. Ja Na jestem mnie sobie też bardzo, mistrz nie bardzo, pytaj, bardzo czemu tak jest. zmęczony, Sam wyczerpany. się dziwiłem, kiedy to widziałem. Ja miałem jedynie jeden oddział kawalerii, trzy oddziały starej gwardii oraz generała. Właśnie, trzy oddziały Starej Gwardii. Patrz. Czego jedna już nie miała amunicji. I wód. Jeden oddział potężnych tyranizatorów Uciekający oraz gwardzista pogromców pieszy zabił Szwajcara. nomadów nie miał już amunicji. Pogo. O, kolejnego zabił. No ludzie, no przecież ta gwardia piesza uciekła. A i tak zabija. Nie powinno być. Wyobraź sobie, że na przykład Nie, no taką ale sytuację, jak że ty, wysyłasz Hobgoblin, sobie wygrasz tą generała bitwę. za uciekającą piechotą i by ci generał tego zginął. No, Hobgoblin jak ocenia bitwę? No, z mojej strony bardzo słabo wypadło. Na moim froncie. Bardzo dużo błędów popełniłem. Mówi się, zjebałem w chuj. Nie no, tutaj to właśnie się zastanawiałem, czy aby na pewno do tego domku nie wejść. Tak, ale żeś tutaj. Jak ze mną zacząłeś, to ja z tobą skończę, jak to się mówi. Znaczy się tak nie Nie, mówi, ale akurat ja tak ten mówię. oddział, który był przy domku, to nie miał już amunicji. Więc Było tak nie czy siak nie zabijać mógł mojego strzelać. generała. Tak, to może miałbym jakąś litość, a tak to po prostu. Masz już przerąbane. Proszę bardzo, 110 gwardii pieszy, 76 gwardii pieszy, 76 muszkieterów, 93. Nie no, Ale bardzo ogólnie zmęczonych. koalicja mi wroga zaczyna się tutaj zbierać. Ale bitwa jeszcze jest daleko od zakończenia. No tutaj nie ma spoileru, takiego jak w Romie czy w Attili, pokazującego ile zostało do końca bitwy. Także cały czas może trzymać w napięciu. Nie no, przewaga już w tym momencie była tak ogromna, że było wiadomo, że tego nie wygramy. A przynajmniej ja tak sądziłem. No, gdybyś nie strzelał do ściany i miał trochę więcej amunicji, to kto wie? Ten Miskor wychyli swoich dwóch wotżerów. Ty próbujesz to wykorzystać. Ale bardzo zmęczeni są ci szasterzy. No i Miskor tutaj wierny akurat przy broni tej się. szarży dość szybko zmieniłem cel.
I zamiast dopaść tych woltyżerów, chciałem dopaść generała. No, też bym tak zrobił, ale tutaj to trochę Miskor też nie ogarnia. Teraz zaczął chyba ogarniać, nie wiem. Robi czworobok, nie cofa się. Nie, robi czworobok. No, pamiętam tą akcję z generałem. Właśnie chcę tutaj zobaczyć, jak to się stało. To, co się stało. To się stało coś Nie bardzo no, według dziwnego. mnie właśnie generał Turków zginął No, od właśnie kul. no Według kurde, mnie. no co to za spoiler miał być? No mówię bez spoilerów. Poczekaj, aż to się stanie. Iś ty ty. Patrz, czy twierdzi, że twoi szaserzy Asieval wystrzelili? O, teraz strzelili. Ale generał Turków jeszcze żyje, o. O, to rzeczywiście go zaszarżowałeś. Myślałem, że właśnie szaserzy go ominęli. Tu zginął właśnie Turek. O, tutaj jeszcze cała salwa od Miskora. O, tutaj jakieś pojedynki. Odchodzą moje posiłki, 106 muszkieterów. Mieli sobie gonić tam na spokojnie jakieś tutaj, o. Nie wiem, gdzie oni są, pewnie już zniknęli. Ale gonili tutaj. 40 ich było. 20 ubili. Nie no, dochodzi tutaj już do pierwszej stać na bagnety. Tak, piękne starcie na bagnety. Teraz nie będziemy wiedzieć, czy coś się stanie gdzieś indziej. O, ale dostał jaja. O, a ten nie dostał, ale i tak ginie. Szwajcarzy, Szwajcarzy. Ale oni mają fajne poduszeczki. Tak, i tutaj ci muszkieterzy po prostu złapali mnie No, tutaj chorąży kontra chorąży. salwą. O, i sobie Prusacy uciekli. Szwajcarzy wygrali. Szwajcaria Prusy 1-0. Dwa zero. Gdyż robię tak świetliki z tymi żółtymi coś-kami na czapkach. A wtedy tam dołącza Stara Gwardia. O, tutaj. O, tutaj była taka piękna salwa, żeśmy tu przegapili. Tutaj twoja stara gwardia No właśnie o tym przebiegała. mówiłem. I to był taki sru. Piękna to była salwa, mnóstwo ci ubiłem. Ale niestety miałem amunicję tylko na jedną salwę. No i tutaj postanowiłem wszystko rzucić na jedną kartę. Nie miałem już kompletnie amunicji w Starych Gwardiach, więc poszedłem na bagnety. Wraz z generałem. No to bardzo słusznie, bo stanie i ciekawie, na pewno nie byłoby mądrzejsze. No i cóż, okazało się to dość dobrym pomysłem. Ostatecznie. No wiadomo, stara gwardia to ma moc, ale właśnie generał ci padł. Łe. Jednakże Trochę zdążyłem nie zwrócić fajnie ci morale padł, przed bo tym, 12 więc. na 8. Ci wodyżerowie to chyba twoi, Terra, tutaj widzę. Nie twoi, to są Miskora. Strzelam właśnie do tej twojej starej gwardii. Tak, ja tutaj lekką całkowicie nie ogarniałem. Ogólnie ogarniałem w tej bitwie. Husar Piotra to sobie rozwaliłem easy, no nie? I potem on sobie poszedł. Potem na was już mi się nie chciało ogarniać. Bo byłem zdenerwowany tym, co żeś mi zrobił. Co było bardzo nieładne i niehonorowe i brzydkie i w ogóle śmierdziało na kilometr.
Brak czworoboku, complete disrespect. No, to słupki nawet są. O, teraz. Bo mi się ta amunicja skończyła. Chciałem strzelać do tej starej gwardii, ale nie mogę. W ogóle nie zarejestrowałem faktu, że generał ci zginął, bo chciałem go chyba cały czas ubić. Ale dwie stare gwardie mi tutaj skanapkowały. Mój generał nie żyje, dlatego ma słabsze morale. Ta jednostka muszkieterów sobie uciekła od razu. Tyle się przebiegła, żeby nic nie zrobić, no. Ja tutaj ciągle miałem ogon. Nie, tutaj jeszcze. Z twojej strony chyba to było. Tak, tutaj to już głównie ja, miskorowi to też. Tylko inni wolterzerowie zostali. I jedni tutaj bylicy muszkieterzy. Także w ogóle szacun dla ciebie i dla komandera. Połowa dwóch wam sojuszników odpadło. Ja z miskorem nam zostało mnóstwo ten jednostek, a tutaj tak pod koniec było bardzo, bardzo blisko. Kto wie, gdyby ich nie wywaliło, gdyby zadali nam trochę większe straty. Chociaż akurat w to wątpię. Ja twierdzę, że gdyby nie, ja też. Husara nie, Szczerze że mówiąc, gdyby ja Husara też nie wywaliło, wątpię. Gdyby Husara nie wywaliło, to bym się spodziewał mniejszych strat, bo komputer zaczął coś rzeczywiście robić. A poza tym, jak już komputer jest, to człowiek się przestaje starać. Dobrze, musimy sobie zrobić przerwę na pogłaskanie pieska. Już robię tutaj zooma. I sobie zwracam do głaskania pieska. Ogólnie to staraliśmy się tutaj jeszcze jak najwięcej ubić. No zaraz zobaczymy sobie żeby styki. Jeszcze może trochę pociągnąć. Komander bardzo właśnie cię chwalił po tej bitwie. Mówi, że jesteś OP. Ale niestety przewaga liczebna już po prostu była w tym momencie przytłaczająca, że nawet już stara gwardia zaczęła uciekać. No i tak dosyć późno. Są takie noby, co im stara gwardia przy 80 ludziach ucieka. Potrafię tak zrobić, żeby stara gwardia przy 80 ludziach uciekała. No tutaj praktycznie a ta się niektóre trzyma. Oddziały starej gwardii były po prostu zdziesiątkowane. No jeszcze policy muszkieterzy przyszli. O, piękne statystyki i Mixior jakimś cudem uwalił na więcej. Komander też 1605, także nieźle tutaj się bronił. No niestety Husar Piotrik, cesarz Kluk. Dupa. I zobaczmy sobie moje statystyki. Gwardia pierwsza 151, muszkieterzy 125, muszkieterzy 124, lancerzy 120. Nie wiem, tutaj patrzę na swoich... Na swoją starą gwardię i po kolei to jest 73, 150 i 250 ludzi zabitych. A to twoje, tak? Tak. No to przeczytaj bardzo powoli. A przeczytaj. 119 na 120. To ile jeszcze ta twoja stara gwardia ubiła? Po kolei wszystkie? Pierwszy oddział stracił 119 ludzi, a zabiło 183. Druga stara gwardia zabiła 150 przy stratach 107. A trzecia stara gwardia przy tych samych stratach zabiła 250. O, 250 to przyzwoity wynik. Że tak 180 to też jest już dużo jak na gwardię. Nawet. Bo to trzeba wziąć pod uwagę, że przy starą gwardią jednostki bardzo szybko uciekają, dlatego ona nie ma za bardzo okazji sobie tych fragów nastukać. Dlatego właśnie taki wynik 180, 150 to już jest dużo. Ale właśnie przy jednym oddziale przeżył tylko i wyłącznie jeden członek starej gwardii. Więc naprawdę bardzo późno uciekało. Albo ktoś ją dogonił i wyrżnął. Ha, ha, ha. Ale to już nie mogą być ja. Nie no, ogólnie kiedy już w tej końcowej fazie, to już w ogóle kawalerii nie widziałem. Nie wiem jak ty. No bo jej nie było. Bo ktoś ją bezczelnie wybił.
Ale to była tylko twoja. Dobrze. I tą sensacją kończymy. Tak, to tak, No to ale dziękujemy za jeszcze się oglądanie. pożegnajcie właśnie ładnie, tak. Dziękujemy za oglądanie. Oglądajcie kolejne odcinki, bo na pewno będą. Nie wiem już, czy ja będę, nie wiem, czy Hobgoblin będzie, ale jedno jest pewne, że mistrz na pewno będzie. Dobrze, czytała Krystyna Czubówna, Hobgoblin i mistrzu. No.